Jeśli nie wiecie, na co pójść do kina, nie martwcie się. Zrobiłam małą selekcję. W tym miesiącu warto wybrać się do kina na pozytywny film, czyli Ekscentrycy. To film o swingu, radości, niebieskich ptakach, film z piękną scenografią i kostiumami z lat 50. Ten film wymaga od aktorów w nim grających podstawowych umiejętności muzycznych, czystego śpiewania, poczucia rytmu, paru tanecznych kroków i również momentami muzykowania na instrumentach. W związku z czym nie wyobrażam sobie, jakbym tę rolę miał zagrać, gdybym miał 8 lat szkoły muzycznej za sobą. Natalia Rybicka, odtwórczyni roli Modesty, dowiedziała się, że zagra w filmie 2 dni przed pierwszym klapsem. Dlaczego? Niestety planowana do roli aktorka złamała nogę. Czyżby to miała być Weronika Rossatti? Reżyser filmu powiedział w wywiadzie dla bloga Orange, że pozytywny gen w filmie tkwi w muzyce tamtych czasów. Wtedy wszyscy pokładali nadzieję właśnie w muzyce. Ona utrzymywała ich w cywilizowanym świecie, a oni wszędzie jej szukali. Hateful Eight to kolejny film Quentina Tarantino. Wybiorę się na ten film koniecznie, także z tego powodu, że prawdopodobnie będzie to jeden z ostatnich jego filmów. Reżyser powiedział, że w jego karierze stworzy 10. Ten jest 8. A do nagrania mogło nie dojść, bo scenariusz wyciekł do sieci, przez co reżyser postanowił zrezygnować z produkcji i opublikował scenariusz jako powieść. Quentin Tarantino na szczęście zmienił zdanie i zapowiedział rozpoczęcie produkcji. Ja zawsze czekam na filmy Tarantino, więc czekam na jego najnowszy film, a to już chyba w styczniu, więc nie mogę się doczekać. Fani Leonardo DiCaprio doczekali się nowego filmu Zjawa. Aktor miał nie lada zadanie. W przeciwieństwie do wcześniejszych swoich filmów Wilk z Wall Street czy Wielki Gatsby, w najnowszej roli jest milczący, a dialogi ograniczone są do minimum. Sam aktor wyznał, że to był najtrudniejszy film, w jakim przyszło mu do tej pory zagrać. Pojawiają się więc spekulacje, że Leo otrzyma w końcu upragnionego Oscara. Na koniec polecam polską komedię Słaba płeć, czyli o kobiecie w męskim świecie. I nie jest to remake Seks Misji. Wróży sukces m.in. dlatego, że operatorem w filmie jest Michael Coulter, twórca zdjęć do największych brytyjskich hitów takich jak Nothing Hill, To właśnie miłość czy Cztery wesela i pogrzeb. Zobaczcie, na jaki film zaprasza Was Maja Ostaszewska. Premiera, na którą czekam z moim udziałem, to jest najnowszy film Patryka Wegi, Pitbull, to jest jakby drugi Pitbull, Pitbull Nowe Porządki, gram tam też jedną z głównych ról kobiecych. Dla mnie to też wielka frajda, bo dla widzów, którzy widzieli mnie na przykład w Body Ciało, myślę, że będzie zabawne zobaczyć jakby zupełnie przeciwny biegun. Do zobaczenia w kinie. Najlepiej w środę z Orange.